Dziesięć ciekawostek o serialu Czarnobyl. Materiał opracowany na podstawie zaskakujący.pl. Mimo że w serialu powody oraz przebieg awarii zostały wyjaśnione krok po kroku, to tak naprawdę do dziś nie wiadomo, co dokładnie było przyczyną katastrofy. Obecnie badacze Czarnobyla są zgodni co do tego, że reaktor został doprowadzony do stanu, który odbiegał od normalnych warunków eksploatacji. Chcąc ratować sytuację, wciśnięto przycisk zrzutu prętów, które zatrzymują reaktor. Operatorzy nie zdawali sobie sprawy, że błąd w konstrukcji reaktora wytworzy ogromne ilości ciepła. Według wersji powtarzanej przez wiele lat i ukazanej w serialu Czarnobyl, błąd obsługi doprowadził do eksplozji, która z kolei spowodowała zawalenie się pokrywy reaktora. Jednak fizycy twierdzą, że nie było sytuacji wysadzenia pokrywy, bo nie było do tego wystarczającej siły, a jeden z techników, który znajdował się podczas eksplozji na dachu reaktora, nie został zabity, a poparzony parą wodną. Serial ukazuje sytuację, podczas której dwóch operatorów idzie ręcznie opuścić pręty, które nie opadły do końca kanałów. Jednak, jak twierdzą badacze, taka sytuacja nie mogła być możliwa, bo płyta reaktora, na którą musieliby wejść, była nachylona pod kątem 55 stopni, a pod nią znajdowało się paliwo jądrowe o temperaturze 2600 stopni, z którego buchały promienie na wysokość 1,5 km. Przedstawiona sytuacja wydaje się więc absurdalna. Bir kaza anında bu düğmeye basılırsa koruma çubukları harekete geçer ve reaktör durur. Oysa bu defa tam tersi gerçekleşti. Reaktörün gücü hızla artmaya, basınç yükselmeye başladı. Bütün kontrol tablolarından sinyaller geliyor. Hemen iki kişiye emir verdim. Sıkışmış çubukları el kumandalı aletle reaktöre indirmelerini istedim. Başka çare yoktu. Böylece reaktörü durdurabileceğimi düşündüm. Ancak bu iki insanın odadan çıkar çıkmaz yaptığım hatayı anladım. Onları ölüme göndermiştim. Zira otomatik inmeyen çubuklar elle katliyen inmezdi. Borys Szczerbina i Walery Legasow nie lecieli do Czarnobyla razem. Jest to tylko zastosowany przez scenarzystów skrót. Legasow 26 kwietnia o godzinie 15 wyleciał z Moskwy do Kijowa, a stamtąd czarną Wołgą przyjechał do elektrowni, gdzie dopiero na miejscu zorientował się, że doszło do rozszczelnienia reaktora. Wicepremier Szczerbina został wyznaczony na koordynatora działań rządu, najpierw związanych ze zrzutami, a później z likwidacją skutków katastrofy. Samobójcza misja trzech śmiałków zamykających zawory wodne tak naprawdę nie była samobójcza. Dwóch z nich żyje do dziś. Jeden jest nawet przewodniczącym samorządu pracowniczego w ukraińskiej elektrowni jądrowej. Trzeci zmarł w 2005 roku po tym, jak pracował 45 lat w atomistyce. Co więcej, mężczyźni nie wchodzili do wody w strojach płetwonurków, a w standardowych gazoszczelnych kombinezonach. Wody również nie było tak dużo. W najwyższym miejscu sięgała im do połowy łydek. Każdego dnia po katastrofie nad opanowaniem skutków wybuchu pracowały dziesiątki radzieckich naukowców. Sami twórcy przyznają, że trudno byłoby przedstawić wszystkich tych mężczyzn i kobiety w zaledwie 5 odcinkach serialu, dlatego scenarzyści stworzyli postać Ulany Chomiuk, granej przez Emily Watson. Postać ta jest moralnie najczystsza, imponuje odwagą i łyskotliwością, często prowadzi akcję we właściwym kierunku. Jest głosem rozsądku i uczciwości oraz jest najbliższa prawdy. Jest ona odzwierciedleniem wszystkich osób, które pracowały przy eliminacji skutków katastrofy. Wybuch, który miał zmieść z powierzchni Ziemi większość Europy, był mało prawdopodobny.
drugim odcinku serialu dowiadujemy się, że może wybuchnąć zbiornik wodny znajdujący się pod reaktorem jądrowym, co spowoduje nieporównywalnie większą katastrofę i zmiecie pół Europy z powierzchni Ziemi. Chcąc temu zapobiec, wysłano 3 robotników, którzy mieli opróżnić go ręcznie. Prawdą jest, że na tym etapie właśnie w taką wersję zdarzeń wierzyli naukowcy, jednak dziś wiemy, że wyliczenia naukowców były błędne i nie istniało takie niebezpieczeństwo. Helikopter, który wleciał w słup dymu podczas gaszenia pożaru nad reaktorem, w rzeczywistości się nie rozbił. Scena z serialu jest jedynie nawiązaniem do wypadku, który miał miejsce, jednak dopiero pół roku później. Jeden z helikopterów, który brał udział w budowie betonowego sarkofagu nad reaktorem, zahaczył o dźwig i spadł na ziemię. Jeśli chodzi o sam czarnobylski proces, Szczerbiny nie było na procesie. Nie było też na nim Chomiuk, ani nawet Legasowa. Scenarzyści postanowili nieco przekłamać rzeczywistość i umieścić te postaci w scenie z procesu. Wszystko po to, aby w ostatnim odcinku nie przedstawiać widzom osób, których nie znają i które po części reprezentowała postać Chomiuk. Sam proces nawiązuje jednak do rzeczywistych zdarzeń. Początkowa mowa sędziego oparta jest na jednym z przemówień Breżniewa. Tworząc serial, opierano scenę z sądu na notatkach sporządzonych przez osoby z widowni, wśród których przez większość czasu nie było żadnych dziennikarzy. Właśnie na nich oparto sporą część mów Szczerbiny, Chomiuk i Legasowa. Dzięki nim szczegółowo oddano również zachowanie jednego z oskarżonych, Antolija Diatłowa. The same reason we are the only nation that builds water-cooled graphite moderated reactors. Chernobyl reactor 4 is now a nuclear bomb. Walerii Legasow był specjalistą w dziedzinie chemii fizycznej. Prawdą jest, że po katastrofie naukowiec odgrywał mniejszą rolę w świecie nauki, niż miało to miejsce przed eksplozją. Nie dostał oczekiwanego awansu, był pomijany przy dzieleniu honorów za pracę na rzecz uratowania sytuacji w Czarnobylu. Jednak drastyczne wykluczenie, o którym mówi szef KGB w finale serialu, jest lekkim wyolbrzymieniem. Niektórzy naukowcy mówią także o przecenianiu wkładu Legasowa w akcję w Czarnobylu, stwierdzając, że mężczyzna znalazł się po prostu w odpowiednim miejscu i czasie oraz że był na tyle ważny, by rozmawiać z rządem jako wiodący ekspert. Когда в жизни думал, что мне придется в таком, по крайней мере, возрасте, в котором я сейчас нахожусь, высказать, как я понимал, историю и качество развития атомной энергетики, и всякий подход к обеспечению ядерной безопасности. Впрочем, с моей точки зрения, любого... Międzynarodowy sukces serialu Czarnobyl został negatywnie oceniony przez rosyjski rząd i sprzyjające mu media. Gazeta Komsomolskaja Prawda oskarżyła HBO o szerzenie propagandy przeciwko rosyjskiemu przemysłowi nuklearnemu. Jak się okazuje, teraz prokremlowska telewizja NTV pracuje nad własnym serialem o katastrofie w Czarnobylu. Rosyjska wersja ma przedstawić inny obraz katastrofy, a winą obarczyć. Oczywiście, amerykańskie CIA. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę. I zapraszam Was na moje 2 pozostałe kanały, A to Ciekawe oraz Światowa Historia. I dajcie znać w komentarzu, czy podobał Wam się serial Czarnobyl i co o nim myślicie. Trzymajcie się. Cześć.